Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Już niemal 600 osób zdecydowało się zasubskrybować mój kanał, za co dziękuję. Postanowiłem, że w każdym odcinku będę pokazywał 5 osób, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Więc jeśli chcesz pojawić się na odcinku, to kliknij w czerwony przycisk pod filmem. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, zbliża się rok szkolny, więc to dobry czas przyjrzeć się gadżetom szkolnym z LEGO, które dodatkowo będziecie mogli otrzymać. Szczegóły podam na końcu odcinka i zapraszam do oglądania. A gadżetami tymi są linijka do zbudowania w dwóch wariantach z minifigurką, czarny żelowy długopis z minifigurką i automatyczny ołówek także z minifigurką. Jako pierwszy sprawdzimy ołówek. W środku oprócz ołówka i minifigurki znajdziemy ulotkę zawierającą inne szkolne gadżety, jakie są dostępne. Minifigurka, można powiedzieć, klasyczna, lekko uśmiechnięta minka, niebieski tors bez nadruków i białe nóżki. Brak alternatywnej miny i włosów. Ołówek w przekroju kwadratowy, po naciśnięciu skówki wysuwa się wkład, zobaczmy czy wygodnie się nim pisze. Aby schować wkład, naciskamy skówkę i trzymając ją popychamy wkład do środka. Ołówek dobrze leży w dłoni, jednak trzeba się przyzwyczaić do jego kanciastości. Kolejny mamy długopis żelowy. I tym razem w środku znajdziemy ulotkę reklamową. Figurka jest nieco inna, różni się nadrukiem na główce i kolorami torsu i nóżek. Długopis wykonany podobnie jak ołówek, nie mamy tu jednak mechanizmu wysuwania wkładu, a zdejmowaną zatyczkę. Ślad, jaki zostawia, jest wyraźny, wrażenia z używania podobne jak w przypadku ołówka. Jeszcze sprawdzę coś, co mnie ciekawiło, czy klocki, które są tutaj wczepione, da się odłączyć separatorem. No niestety są mocno połączone z resztą. I na koniec najciekawszy z gadżetów, czyli linijka do zbudowania w wariancie 15 cm i 30 cm. Zajrzyjmy do pudełka. Tym razem mamy woreczek z klockami, a właściwie płytkami. Mamy też ulotkę z instrukcją budowy obu wariantów i spisem elementów. A także drugą ulotkę, którą znamy już z poprzednich artykułów. Figurka taka sama jak z opakowania z ołówkiem. Płytki z nadrukami są zapakowane osobno w dodatkowy woreczek. Klocki rozpakowane. Mamy tutaj dwie niebieskie płytki bazowe, na których zbudujemy linijkę. Dajcie mi chwilę i zaraz zobaczymy, jak wygląda złożona. Tak prezentuje się złożona linijka. Muszę przyznać, że wygląda lepiej niż się spodziewałem. Nadruki wykonane bardzo dobrze. Z jednej strony mamy podziałkę w centymetrach. Natomiast z drugiej w calach. Linijka jest dosyć gruba,
dwa elementy, które zostały, służą do zbudowania krótszej 15-centymetrowej wersji. Na kolorowych klockach po środku możemy przyczepić minifigurkę czy jakieś mikrokonstrukcje. A teraz zasady rozdawajki. Każdy z Was ma 3 szanse na zdobycie jednego z gadżetów. Aby wziąć udział, należy zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Dodatkowo napisać komentarz. Komentarz z największą liczbą łapek w górę otrzyma ołówek. Długopis zostanie wylosowany spośród osób, które w komentarzu dodadzą poprawny hashtag z kolejno 4 cyframi ukrytymi w tym filmie i linijka powędruje do jednej z osób, która doda w komentarzu hashtag back to school. Zgłaszać się można do końca września, a w tym odcinku to tyle. Jak zawsze zapraszam do poprzednich moich filmów. Trzymajcie się i cześć!